do ekspozytury Wydziału 4 D przy OKPP w Krakowie. 1. Ksiądz proboszcz Dymitry Chylak, lat 54, rodem z Isp, powiat Grybów, tam przynależny, wyznania grecko-katolickiego, wdowiec, proboszcz w Izbach, syn Wasyla i Pelagi. 2. Doktor praw Jarosław Kaczmarczyk, lat 36, rodem z Binczarowej, tam przynależny, wyznania grecko-katolickiego, stanu wolnego, adwokat w Muszynie, syn Teofila i Maryi. 3. Gospodarz Mikołaj Gromosiak, lat 74, rodem z Krynicy, tam przynależny, wyznania grecko-katolickiego, żonaty, rolnik, zamieszkały Krynica wieś, syn Wanio i Maryi. Śledztwo przeciw wspomnianym spowodował Julian Skalski, oficjał sądowy w Grybowie. A to z tego powodu, że wszyscy trzej zwołali wiec we Florynce, powiat Grybów, na którym miano omawiać o oderwaniu Łemkowszczyzny od Polski, przyłączając ją do Wielkiej Rosji, ewentualnie do Czech, byle tylko nie należeć do Polski. Wzruszenie mnie ogarnia, że jak się patrzę na tą szkołę, do której chodziły moi przodkowie, ciotki, nawet ojciec chodził, bo mój dziadek tu przyszedł w 1910 roku na parafię. Tutaj też i nauczał religii. Czym była szkoła dla wsi? To było poza cerkwią. Szkoła była centralnym punktem wszystkich wydarzeń, jakie miały miejsce we wsi. Nie tylko odbywała się nauka szkolna, podstawowa, ale odbywały się wszelkiego rodzaju zgromadzenia, spotkania władz z ludnością wsi. Mieszkał tutaj nauczyciel z rodziną. No i były te dwie klasy, w której się dzieci nauczały języka. Nauczały się języka ruskiego, tak jak na świadectwach pisało się wówczas. W początku dominacja księdza była zupełna i całkowita. Później z czasem przyszedł konkurent dla duchowieństwa w postaci nauczyciela. Często nauczyciel przychodził innej orientacji politycznej niż ksiądz. Dochodziło do spięć. Miały miejsca i tu spięcia w Florynce między moim dziadkiem a nauczycielami. To był początek przyszłych konfliktów na tle politycznym między orientacją staroruską a orientacją ukraińską. Elita grupy, inteligencja głównie duchowna, księża grecko-katolicy, ale z biegiem czasu także i coraz więcej inteligencji świeckiej, musiała odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy. Początkowa odpowiedź była dosyć prosta. Nie jesteśmy Polakami. Ale potem zaczęły się problemy. Pierwsza generacja, która zetknęła się z tą kwestią, przede wszystkim mówiła o tradycjach, o dziedzictwie kultury Rusi kijowskiej. W ten sposób pojawiła się orientacja starorusińska. W tych czasach, 1910, początek XX stulecia, wieś nasza, Florynka, była wioską nie bardzo ludzi gramotnych, wykształconych. Powstawały różnego rodzaju czytelnie. Tu w Florence była czytelnia imieniem Kaczkowskiego. Dziadek opiekował się tą czytelnią, dostarczał książki, w miarę możliwości przychodziły gazety. To wszystko było drogie rzeczy, także wszystko szło poprzez plebanie do czytelni. Ukraińcy mieli wielki problem, jak dotrzeć do ludności Łemkowszczyzny. Inteligencja tutejsza była wyjątkowo zwarta, solidarna wewnętrznie, z silnym poczuciem odrębności regionalnej. Podobnie było, jeżeli chodzi o ludność wiejską. Wystarczy powiedzieć, że na około 300 wsi łemkowskich istniało ponad 100 czytelń Towarzystwa Kaczkowskiego i zaledwie 22 czytelnie prosfity przed rokiem 1914. Te gazety były wydawane i w Gorlicach, i w Nowym Sączu, i w Krynicy. One się rozchodziły, no ale
przy powszechnym, często analfabetyzmie, gazety te nie do każdego mogły trafić. Były pisane w tak zwanym języciu, to znaczy w języku takim mieszanym, języka rosyjskiego, ukraińskiego, czasem i słowackiego. Każdy starał się pisać jak mógł. Starał się głosić różne hasła, różne poglądy polityczne. I prasa tego czasu podkreśla jakiś wrogi stosunek do orientacji ukraińskiej. Oczywiście władze austriackie wiedziały o tych sympatiach i z tego powodu podejrzewały ludność łemkowską o brak lojalności wobec monarchii habsburskiej. Jeszcze grubo przed rokiem 1914 władze starościńskie, policja zestawiały listy osób podejrzanych o sprzyjanie Rosji, listy rusofili. Wzywam pana, aby stosownie do życzenia wyrażonego ze strony władz wojskowych doniósł mi do dni 8, jaki jest w przybliżeniu procentowy stosunek liczby ludności w powiecie należących do partii politycznych. 1. Rusofilów radykalnych, partii Dudykiewicza. 2. Rusofilów umiarkowanych, starorusinów. 3. Ukrainofilów. Wymienić przy tym należy głównych przywódców i agitatorów powyższych partii w tamtejszym powiecie, podając ich imię i nazwisko, zajęcie, stanowisko społeczne i miejsce stałego zamieszkania. CK namiestnik Bobrzyński. I gdy wybuchła wojna, właśnie Łękowszczyzna stała się obszarem największych łowów na tych podejrzane osoby. Front austriacko-rosyjski bardzo gwałtownie posuwał się ze wschodu na zachód. Szalały sądy polowe, wojskowe, wszędzie szukano zdrajców monarchii austriackiej, wszędzie węszono szpiegów rosyjskich. I nie trzeba było dużo, żeby stracić życie. W sąsiedniej wsi Bęczarowej młody chłopak, gimnazjalista Włodzimierz Mochnacki poszedł za lekarstwem do Grybowa i tam go złapali. Oskarżyli go, że dawał jakieś znaki jakimś samolotom. Powiesili go na rynku w Grybowie. Ta ziemia jest zasiana trupami niewinnych ludzi. W pierwszych dniach wszyscy ci, którzy głosili wielką miłość do Rosji, zostali aresztowani. Między innymi został aresztowany mój dziad i mój ojciec, którzy głosili podobne hasła. Stąd się zapełnił obóz pełny w Talerhofie. W Talerhofie, gdzie siedzieli nie tylko Łemkowie, bo jest spis, ile Łemków było, ile było z Galicji. Nie trzeba było dużo, żeby się dostać do Talerhofu. Trzeba było tylko coś może pozytywnego o Rosji powiedzieć, o prawosławiu i już się znalazł bilet do koncentracyjnego obozu w Talerhofie. Mam przed sobą pewne pamiątki, które dziad zostawił. Taki krzyż, taką gablotkę zrobioną przez więźniów w Talerhofie z 1914 roku. Tu znajduje się modlitewnik. Przyszedł rok 1916. Umarł stary cesarz Franciszek Józef. Ta śmierć była wybawieniem dla więźniów Talerhofu i innych obozów. Nowy cesarz Karol I, czuł się zobowiązany do wydania amnestii z okazji wstąpienia na tron. Monarchia austriacka upadła. Powstał czas anarchii. Na polecenie Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie
utworzyła się powiatowa Polska Komisja Likwidacyjna w Grybowie jako najwyższa władza, która objęła z dniem 4 listopada 1918 roku ogólny zarząd powiatu grybowskiego. Wysłannik Komisji Likwidacyjnej przywiózł do mego dziada pismo, które wzywało do współpracy. Przyszły informacje z Ameryki o programie prezydenta Stanów Zjednoczonych, który głosił prawo samostanowienia narodów. Przyszły wieści o tym, że sąsiedzi Łemkowszczyzny zaczynają budować własne państwa narodowe, Polacy, Czesi razem ze Słowakami. We Lwowie na przełomie października, listopada inicjatywę przejęli Ukraińcy, którzy ogłosili tam powstanie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. Republiki, która miała także, przynajmniej w sposób teoretyczny, objąć Łemkowszczyznę. Dnia 5 grudnia 1918 roku mój dziadek zwołał wielki wiec wszystkich mieszkańców Florynki i pobliskich okolic. Celem wiecu było powołanie Rady Ruskiej powiatu grybowskiego. Odbyło to się rano, naród się zebrał przed cerkwią. Przy tej uroczystości kościelnej, cerkiewnej, dziad włożył epitrachil. Jest to kawałek płótna lnianego, na którym zrobiony w obozie koncentracyjnym w Kalerhof przez więźniów, ładnie wyszyty i na którym każdy z uczestników, księży, którzy byli tam zamknięci, każdy złożył swój podpis oryginalny. Widzimy tu różne nazwiska. Rzegiestowski, Pretorius, Kaczmarczyk, Kuryło, inni. Byli to księża z całej Galicji. Padło pytanie, do kogo mamy się przyłączyć? Czy do Słowacji? Czy do Polski? Czy do Węgier? Czy do Ukrainy? Czy do Rosji? Wiec podjął uchwałę. My chcemy należeć do Rosji. Dziadek opowiadał, że ślubowanie odbyło się w cerkwi w czasie nabożeństwa. Wszyscy zebrani podnieśli rękę i mówili: ślubujemy wierność dla tej republiki, dla tej Rady Ruskiej. Jednym z ważniejszych postulatów zgłoszonych na wiecu było wysłaniem delegata, który by zawiózł memoriał uchwalony na wiecu do Paryża. Tym delegatem miał być jeden właśnie z takich emisariuszy amerykańskich Rusinów, Wiktor Chladyk. Los Łemków nie zainteresował obradujących w Paryżu przedstawicieli wielkich mocarstw i po całej tej akcji został jedynie pamflet, broszura polityczna, która po raz pierwszy wprowadzała samą nazwę Łemków w krąg wielkiej polityki, w krąg świadomości politycznej Zachodu. Nastał czas poboru do wojska, rekrutów z tego rejonu. Łemkowie nie chcieli wstępować do Wojska Polskiego. Uciekali na Słowację. Problem drugi stał. Kiedy władze wzmocniły się w Grybowie i żądały od nauczycieli złożenia pewnej przysięgi na wierność Rzeczypospolitej. I z tym nie było bardzo łatwo i przypuszczalnie to było przyczyną, ta sprawa rekrutu i sprawa nauczycieli, że władze centralne w Warszawie podjęły decyzję, żeby zakończyć sprawę. W marcu 1920 roku zorganizowali nowy wiec, na którym miano przedstawić wyniki zarówno starań w Paryżu, jak i rozmów w Warszawie. Wiec się odbył i zapadły na nim nowe, ważne decyzje. Przede wszystkim Łemkowie nie zamierzali rezygnować z tej karty czechosłowackiej. Wręcz postawili kropkę nad i, tworząc już pewne struktury własnej państwowości, która miała dołączyć do Czechosłowacji. No i władze Warszawy
wydały polecenie dokonać aresztowań i wytoczenia procesu karnego o zdradę państwa. Udało się złapać trzech ludzi. Księdza Dymitra Chylaka, doktora Jarosława Kaczmarczyka, przewodniczącego Rady Ruskiej w Florence i aresztowano Mikołaja Gromosiaka z Krynicy. Oni siedzieli przez 6 miesięcy w więzieniu na Sączu i w czerwcu 21 roku odbył się wielki proces przed sądem przysięgłych przy silnej obsadze prokuratorskiej, gdzie oskarżono tych trzech ludzi, których wymieniłem, o zdradę stanu. Bardzo poważny zarzut. Proces zakończył się bardzo tolerancyjnym wyrokiem. Był to sąd przysięgłych, który uznał, że Łemkowie, organizując te dwa wiece, nie przekroczyli prawa, a przede wszystkim, że wręcz wypełniali swoje własne prawo do samookreślenia się narodowego. Jaki spotkał los Dymitr Chylak w ramach wielkiej akcji przechodzenia Łemkowszczyzny na prawosławie? Był jednym z przodujących księży, który przeszedł na prawosławie, umarł śmiercią naturalną. Doktor Jarosław Kaczmarczyk, adwokat, do 1939 prowadził kancelarię adwokacką w Krynicy, przestał się zajmować w ogóle polityką, uciekł przed Niemcami do Lwowa, zginął w gułagu NKWD pod Moskwą. Trzeci, Mikołaj Gromosiak, w chwili, gdy był sądzony, miał lat 74, umarł śmiercią naturalną w Krynicy. Mój dziadek, który całe życie spędził na pracy duszpasterskiej na Lemkoszczyźnie, został przeniesiony karnie do powiatu lubaczowskiego, do wsi Podemszczyzna, gdzie umarł. Powstaje pytanie, jaki był sens tych wszystkich wydarzeń? One dosyć szybko stały się elementem swoistej mitologii narodowej. Stały się jednym z członów łemkowskiej świadomości historycznej. Szczególnie te wydarzenia we Florence i we wsiach okolicznych. Te rusofilskie inicjatywy. W tej chwili w ogóle Florynka jako społeczność grekokatolicka zginęła już bezpowrotnie, bo tu jest jeden człowiek pochodzenia łemkowskiego. Nikt nie wrócił, nie ma szans powrotu i właściwie nikt już do Florynki nie wrócił.